Dobrze, Krzychu, ja myślę, że tym razem trzeba to powiedzieć bardzo głośno. Razem, wspólnie. Wypalamy, publika, gotujcie się, wyciągajcie telefony. Jeżeli chcecie, róbcie zdjęcia tosterami, czymkolwiek, bo oto przed wami najwięksi z największych w finałowym biegu. Biegu po legendarność, biegu po historię, biegu po wielkie wygrane. Drodzy Państwo, Krzychu, start! Ależ oni biegną! I poszli! Tam jest teraz więcej piany niż w jacuzzi! Niesamowite! I lecimy, lecimy, lecimy! Publika, hałas! Dopingujcie, to jest wielki finał! Trzeci wielki finał! Kill the Devil Kill! Robimy zdjęcia, hashtagujemy, wrzucamy na Instagrama, na Facebooka, na naszą klasę, na gadu gadu, na co tylko chcecie. Jest już pierwsza osoba, idzie, lekko zamroczony, wyrzucił czepek. Oddał czepek, oddał czepek, widziałeś to? Tak, bo ten czepek waży 12 trener gram. Trener ma czepkiem, czepek został u trenera, trener nagrywa filmik, pokazuje innych zawodników, już się wdrapują, już jest, patrz, on robi to na pieska, bardzo dobrze. Patrz, jak teraz tutaj ruszył w tych rajtuzach takich gustownych. Poszedł do przodu, wyprzedził już czterech zawodników, ale tam z przodu stawka gęścieje. Teraz każdy ruch, zawodnicy będą przyspieszać, mimo że natura każe im zwalniać, ale to tak nie będzie się działo. Tutaj już walczą o historię. Tutaj wszyscy chcą być najlepsi. Kuba Nakielski, ależ on pędzi, to jest chłopak z Karpacza, on tu wszystkich zna, z wszystkimi dziewczynami był na randce, ależ on biegnie, to będzie niesamowita końcówka, dochodzą do buli, ta bula niebezpieczna, tam jest grząsko, tam są miejsca, gdzie można skręcić nogę. Czas jest naprawdę rewelacyjny, idziemy na tak zwany rekord, dopingujcie wszystkim, zobaczymy, czy pobijemy rekord, który wynosi 3 minuty 14 sekund. Wspierajcie tam tych zawodników, którzy już są, sapią, patrzą na was, a przede wszystkim liczą na wasz doping. I ruszył na tym krótkim, płaskim odcinku, ależ przyspieszył, wchodzi na próg, niesamowicie, będzie szedł prawą stroną, chce wykorzystać grawitację, kręcenie się kuli ziemskiej, to doda mu te kilka sekund, być może złamie barierę, być może sięgnie po rekord, to się może stać. Tam latają drony, operatorzy zwariowali, szkła w kamerach nie wytrzymują, ależ emocje, a oni idą pod górę, tam będzie ciasno na progu, teraz jak w Lidlu na promocji torebek, niesamowite, wyrywają sobie tą metalową rurę z ręki i pną do góry. Tomek Stałek-Stanek, czyli dyrygent, pomysłodawca tego wydarzenia, patrzy, nie wierzy, łapie się na swoją daszkę z napisem Ski Vegas. On też nie wierzy, podskakuje, te łydki aż drżą z wrażenia. Dopingujcie tym wszystkim zawodnikom. Ostatnie metry, za chwilę schody i wielki finał. Ależ tam niesamowicie lider, on pędzi tą prawą stroną, zaraz będzie się delikatnie przerzucał na drugą rurę, publika wariuje, dziewczyny mdleją, ależ emocje, poszedł atak na drugie miejsce, jest grupa pościgowa, bardzo ciasno, tam zawodnik środkiem próbuje się wysforować, ale chyba będziemy mieli rekord, niesamowite, metr, półtora, jeszcze 13 centymetrów, jeszcze chwila, jeden, jest na mecie, mamy zwycięzcę tegorocznego Kill the Devil Hill, ale walka jeszcze trwa, wiadomo, miejsca 2, 3, potem jest 4, 5, jest też gdzieś 12 i 14, nikt nie chce być 20 w tym finale, ależ oni przełom, patrz, walka o drugie miejsce, będzie szła na centymetry, na nos, kto ma większy nos, jest już drugie miejsce, jest trzecie, ależ emocje, ależ oni się tam wdrapują, to jest jakieś czyste szaleństwo, tam endorfiny po prostu leją się strumieniem w dół tej skoczni, ależ tam testosteron kwitnie, wręcz widać go falującego w powietrzu, a oni cały czas do przodu, nikt się nie poddaje, lecą, pędzą, cały czas do góry, ludzie zamarli, niektórym wypadły szklanki z herbatą. Nie wiem, czy widzisz, Staszek Karpiej-Bułęcka klaszcze swoimi, tu swoją ciupagą. Te wszystkie rzeczy, elementy tutaj dzisiaj zabrzmią dopiero wieczorem, ale oni cały czas tutaj pięknie nam grają na tych schodach. Ostatnie metry, oni już są tam na górze. Kolejne medale, kolejne uściski, coś niebywałego. I wpadli całą kupą na metę, ależ tam było ciasno. Miejmy nadzieję, że system wyłapie te wszystkie miejsca, że to wszystko będzie oczywiście ponumerowane. Zwycięzcy znajdą się na rynku w Karpaczu, tam będą dzikie tłumy, tam
będą wiwaty, będą strzelały szampany, ludzie będą polewać się wszystkim, co będą mieli w rękach, cieszyć się, a potem Karpacz nie będzie spał, przynajmniej do czwartku. Takie emocje tylko na Kill the Devil Hill i już ostatnie osoby, tak blisko tego finału, tak blisko tego szczytu, oni biegną to po raz drugi, oni dzisiaj już to zrobili, a teraz udowadniają hard ducha, bohaterstwo, niesamowitą wolę walki. Zobaczmy, jak tam idą, jak tam pracują te mięśnie. To jest niesamowite, jak maszyna do pisania. Uderzają stopy w deski Orlinka. Ostatni zawodnik jest coraz bliżej mety, ściska te schody, przytula je, niby to jego żona, kochanka, dziewczyna. Robi to naprawdę pięknie, zobacz, jak się wczuwa. Jeszcze ostatnie metry i już meta. I kochani, stało się! Podniósł rękę, jesteśmy z tobą, prosimy o klaski!